Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni. Arkę dla ocalenia rodziny swojej przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. List do Hebrajczyków, 11, rozdział 7, werset. Duch Chrystusa ewangelizował przed potopem. Bóg ostrzegł Noego przed nadchodzącym potopem. W tym czasie historii, w tym czasie w historii człowieka nie było jeszcze spisanego objawienia od Boga dla człowieka. Nie było Biblii, dlatego Bóg ostrzegł Noego przed nadchodzącym sądem. Bóg skierował Noego do pracy nad budową wielkiej barki, zgodnie z objawionym mu projektem. Jednak Noe nie tylko budował, ale i głosił. Biblia nazywa Go kaznodzieją sprawiedliwości. Duch Chrystusa w Nim uzdolnił Go do głoszenia, bo tak uczy nas Słowo Boże w pierwszym liście Piotra, 3 rozdział 18 do 19 wersetu. Jego słuchacze byli jednak nieposłuszni, odrzucili Jego przesłanie pomimo cierpliwości Bożej, odrzucili Jego przesłanie pomimo cierpliwości Bożej i ich duchy są teraz w więzieniu. Tak uczy nas 1 Piotra, 3 rozdział, 20 werset. Nie tylko przepełnione duchem głoszenie Noego było świadectwem dla skazanych na zagładę przedpotopowych mieszkańców ziemi. Tak, nie tylko przepełnione duchem głoszenie Noego było świadectwem dla skazanych na zagładę przedpotopowych mieszkańców ziemi. Było nim także codzienne budowanie wielkiej barki. Jakże cierpliwy jest Bóg! Jaka była reakcja słuchaczy Noego? Słowo Boże nazywa ich nieposłusznymi. Byli też szydercami. Ich postawa jest zapisana w księdze Hioba. Powiedzieli do Boga: odejdź od nas, cóż im może uczynić wszechmocny? Księga Hioba, 22 rozdział, od 15 do 18 wersetu. Szydzili z potopu i Noego. Co wszechmocny może im zrobić? W dniach ostatecznych przyjdą szydercy, tak, mówi nam przecież drugi list Piotra, trzeci rozdział, trzeci do czwartego wersetu: Bądźmy jak Noe wiernymi świadkami zarówno Bożej łaski, jak i nadchodzącego sądu. Duch Chrystusa ewangelizował. Przez wiarę zbudował Noe. Ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, barkę dla ocalenia rodziny swojej, przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. List do Hebrajczyków, jedenasty rozdział, werset siódmy.